Czarnińskim Centrum Kultury na scenie po raz kolejny zaprezentowały się dzieci z przedszkola gminnego, które wraz ze swymi opiekunami przygotowały koncert kolęd i pastorałek. Dzisiaj dzieci z przedszkola gminnego w Czarnym po raz szósty pokazują występy z przeglądu kolęd i pastorałek. Korzystamy z gościnności Czarnyńskiego Centrum Kultury, za co bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor, pani Marzenie. Występy dzieci mają na celu utrwalenie kolęd i pastorałek, jakie śpiewamy w Polsce z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jest to u nas takie cykliczne działanie z naszej strony i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować przez następne kolejne lata. Podczas koncertu na scenie zaprezentowało się 7 grup przedszkolnych. Dzieci bardzo sumiennie przygotowywały się do występu, o czym szerzej opowie Helena Kopania, opiekun grupy czterolatków. Dzieci przygotowywały się przez dłuższy okres, no wiadomo, świąteczny i myślę, że śpiewane przez nich kolędy i pastorałki wyszły bardzo ładnie. Pierwszą grupą, która wystąpiła, to była grupa Biedroneczki, wychowawcą była jest Danusia Sosnowska. Dzieci śpiewały kolędę przybierzeli do Betlejem. Grupą następną była grupa Wesołe Żabki. To są czterolatki. Wychowawczynią jest Helena Kopania. Dzieci zaprezentowały pastorałkę Święta. Następną grupą były Leśne Ludki. Wychowawczynią jest Krystyna Judek. Są to czterolatki. Zaśpiewały kolędę w Betlejem. Grupa, która zaśpiewała kolędę z Narodzenia Pana, były to pięciolatki krasnoludki. Wychowawczynią jest koleżanka Lidia Włodarczyk. Także bardzo ładnie zaśpiewały kolędę swoją Jagódki. Wychowawczynią jest koleżanka Małgosia Janusz. Są to pięciolatki. Była to kolęda Przybierzeli do Betlejem. Sześciopięciolatki, to jest grupa Tygrysków, wychowawczynią jest Anetka Murglin. Dzieci zaprezentowały pastorałkę Pastuszek Bosy. I ostatnią grupą, która się zaprezentowała na naszej scenie, to były Kubusie Puchatki, sześciolatki. Wychowawcą jest koleżanka Anetka Antoszko i zaśpiewały kolędę Gdy się Chrystus rodzi. Na zakończenie wszystkie grupy zaśpiewały kolędę Do szopy. Chciałam nadmienić, że nie były to pierwsze występy dzieci, ponieważ przygotowujemy różne programy na Dzień Babci, na Dzień Mamy, no i takie jak tutaj mieliśmy dzisiaj świąteczne. Także dzieci przyzwyczajone są i do kamer, i do większej publiczności. Nie mają już takiej tremy, wiadomo, jak zawsze na początku. Ogólnie staramy się zintegrować wszystkie grupy razem. Na świat wychodzi, ciemna.
Występy maluchów w szczególności przypadły do gustu rodzicom, którzy nie zawiedli swoich pociech i gromadnie zebrali się na widowni.